od dłuższego czasu mój mózg zaprzątają takie zagadnienia, czemu kobiety dokonują takich, a nie innych wyborów. Czasami zupełnie nielogicznych. Bo na przykład kobieta idzie na zakupy. Sklep z modnymi ciuchami. Przecena 70-80%. Tłum wpada do środka i nabierają. Ja z tym tłumem też nie przeczę. Też była jedna rzecz do nabrania. Wziąłem tą jedną rzecz, stoję w długiej kolejce do kasy, a tam przede mną te kobiety z tymi torbami pełnych tych ciuchów. 70% tani. Luksus niezwykły, 70% tani. Skoro 70% tani, to znaczy, że ich wartość w tej chwili jest aktualna. Czyli, że one nigdy nie były tak dużo warte. To znaczy, że ja stoję w tej kolejce i się przyglądam, co te kobiety kupują. One kupują tak fantastyczne rzeczy, które do niczego nie pasują. I potem co one z tym robią? Potem próbują to jakoś włożyć na siebie, żeby to do czegoś pasowało. I mam takie wrażenie, że podobnie jest ze znajomością z facetami. Kobiety próbują na siłę tego faceta z przeceny. Ukulturalnić. Ale 70% taniej to się już z tego niewiele da zrobić.